Siemaneczko, witam w kolejnym odcinku na kanale. Kanał nazywa się oczywiście Phantom Games, a to są baloniki Bloons Tower Defense 6, tak się nazywa ta gra. Dzisiaj, co dzisiaj robimy? Kurde, wciągnąłem się w te baloniki, przed chwilą nagrywałem ostatni odcinek. Nagrywam pod rząd. I co? Próbujemy dalej. Następna mapa na medium. Lecimy, zdobywamy odznaczenia kolejne. Nie ma to tamto. Gdzie my chcemy Dartmałkę postawić? Myślę, że tutaj będzie całkiem fajnie działała. Nie chciałem tego kliknąć. Chciałem kliknąć start, przyspieszenie i triple shotik jak najbardziej konieczny tutaj. O, super. Mamy triple shotika. Niczym się nie martwimy i w tym momencie oczywiście farmę. Czy najpierw to jeszcze raz. Teraz dopiero pod farmę zbieramy. I tak, co ja chciałem? Coś chciałem powiedzieć, ale już zapomniałem co. O! Tak czy inaczej, niezależnie od tego, czy pamiętam, czy nie, co chciałem powiedzieć, ty w tym momencie możesz zostawić łapkę w górę, komentarz jakiś, napisz, co sobie robisz właśnie, może coś do jedzenia. Co tam ciekawego porabiasz? Co myślisz na temat ogólnie Bloons Tower Defense? Gierka, jak dla mnie, moim zdaniem uno perfecto. Nie mam pojęcia, co właśnie powiedziałem. Zapewne moja siostra to właśnie ogląda, później mi napisze, bo ona lepiej zna ten język ode mnie, ja konkretnie w ogóle. Więc prawdopodobnie pomieszałem coś z dwóch języków naraz, czy coś w tym stylu. Dowiem się później, zapewne. Czy ja, w co ja chcę tu iść? W Moab Shreddera chyba. A Moab Shredder... Nie tak prędko, jeżeli nie postawię tego gdzieś indziej. Myślę, że ciekawie będzie tutaj to postawić. No, nie jest takie głupie. Myślę, że to jest dobry pomysł. Kompletnie straciłem wątek. Mam wrażenie, że znowu przerwałem w środku jakieś zdania. Coś zacząłem gadać, później zacząłem gadać coś innego, później znowu skupiłem na grze. No, klasyka. Bigger stacks. Myślę, że to jest spoko. Ale! To jest spoko, ale... Long life spikes, no. Zastanawiam się, czy... O! Shredder, kozak. Pójdziemy tutaj i tutaj. No. Tak. Pójdziemy w te droższe upgrade'y po prostu. Zobaczymy, czy nam się opłaci. Tak. Zobaczymy. Dzisiaj będzie tylko jedno podejście na medium. Zobaczymy jeszcze, ile czasu nam ono zajmie. Dlaczego? Dlaczego tylko jedno? Dlaczego staram się patrzeć na czas? Żeby też nie za długi był ten odcinek. Dzisiaj szczególnie jest to dla mnie ważne. Ponieważ nagrywam to jeszcze w Dzień Kobiet. Jest godzina 22 zaraz. Za 40 minut moja narzeczona kończy pracę. Jeszcze chcę ją odebrać z pracy. Jeszcze muszę posprzątać kuchnię i chociaż częściowo przygotować kolacyjkę przy świecach dla niej. Także no, mam trochę do roboty. Także w tym momencie nagrywam ten odcinek. Nie będę nawet do niego miniaturki robił. Później się tym zajmę. Po prostu i jak najszybciej się zajmę sprzątaniem. Tak myślę. A może to pójdę? Nie jest takie głupie. Albo nie, w tego Moab Shreddera. Jestem ciekaw tego ulepszenia, jak to działa. 2,5 koła. To oczywiście trzeba ulepszyć jeszcze. I... co chcemy jeszcze ulepszyć? Chcemy małpkę ninja sobie postawić, dlatego że ona ma widzenie camo. Weźmiemy to
choć środkowe, dwa środkowe na pewno ulepszenie, to jest obowiązkowo. I myślę, że pod teraz trzeci rząd ulepszeń pójdziemy, żeby rzucała następne spajki. I ona ma chyba teraz samonaprowadzającego Hurricana, prawda? Flash Bomb też jest spoko, a później jest Sticky Bomb na Moaby. Wow, wszystko pod Moaby. No, to był bardzo dobry wybór, żeby teraz ją postawić. I teraz te kamo balony lecą. Świetnie sobie radzi, dobrze. Tak, zobaczyłem te kamo balony, to zwątpiłem, ale nie, ale jest git. Radzi sobie świetnie, naprawdę. Upgrade nowy. Deadly Spikes. No weźmy po kolei, wszystkie upgrade'y ciśniemy. Obowiązkowo co chcemy? Chcemy na pewno postawić kilka farm, ale pod dolne upgrade'y, pod marketplace. Nie chce mi się dzisiaj grać na farmera. O, super, zbity, już tak zwątpiłem odrobinkę. Dobra, postawimy sobie od razu ciebie, bo w tym momencie jakby tracimy hajsy. W momencie jak nie zarabiamy, tracimy. Pamiętajcie, bardzo mądre słowo. Słowo na dziś. Hajs jest bardzo ważny w życiu. Nigdy nie dajcie sobie wmówić, że pieniądze szczęście nie dają. Okej, same w sobie nie dają, ale wejdź tu, bądź szczęśliwy bez pieniędzy. Nie ma co. Jednak trzeba pamiętać, że bez pieniędzy wiele nie zdziałamy. Mimo wszystko. Mądrości Tomasza. Jakby kurwa nikt nie wiedział takich podstawowych rzeczy. No nic, nieważne. Ale pogadać co mogę, tak? Co se pogadam, to moje. Co sobie pogadam, to moje. Więc moja przyjaciółka Żmija serdecznie pozdrawiam. Cały czas mi na to zwracała uwagę, aż sam zacząłem ludzi się o to czepiać. Dramat jakiś, nienawidzą mnie w pracy za to. Za popraw... Oj. Oj, oj, oj. Damy radę? Zróbmy tak. Zróbmy tak. I weźmy sobie ciebie tutaj. Bo się tak troszkę obawiam. Jakie ty miałeś upgrade'y? W rakiety ciśniemy, prawda? I w stronę Mada, nie? Myślę, że tak. Tak na wszelki wypadek. To powinno załatwić sprawę. Jeszcze te rakiety pociśniemy. Czy nie? Czy najpierw marketplace? Nie, najpierw rakiety. Oj, powinienem najpierw... A nie, dobrze, poradzili sobie. Ej, spoko. Ej, dobrze idzie. Jest git. Markecik następny. Dzisiaj tak na chillku, bez żadnego masterowania tego farmienia. Ani nie ma tego wiśniaka farmera, ani nie ma te monkey virus do obniżania kosztu. No. Powinno pójść dobrze, 50 runda. Teraz trzeba zainwestować w jakieś lepsze upgrade'y. Czy ta mapa jest na tyle prosta, że tak po prawdzie ulepszam te mapki co mam, powinienem dać radę, tak szczerze. Szczególnie ciebie. Ty jesteś OP. No i ciebie muszę ulepszyć tutaj, to co chciałem. Wow! Umarłem. Która jest minuta nagrania? 9. A jak zrobimy tak? Tu nie ma zapisanego, prawda? Dobra, trudno. Ojejku, drama. Słabo, słabo, bardzo słabo. Zagapiłem się. Zagapiłem się i spartaczyłem to po prostu. Lecimy w tą stronę.
spróbujemy podobną taktykę obrać, ale zacznę szybciej farmić. Przyspieszamy sobie jak najbardziej, jak najszybciej. Ojejku. Dobra, zrobimy tak, że po prostu zatrzymam nagranie, a wam i odpalę je z powrotem, jak będziemy tam w okolicach 40-50 rundy, jak się coś będzie działo. Także widzimy się za chwilę. No halo, halo, witam was serdecznie, jesteśmy z powrotem. Troszkę inaczej to rozegrałem tym razem. Tutaj sobie odpaliliśmy już Hydra Rocket Pods, rakietki. Momentami zaczęło iść trochę ciężko, bo za bardzo poleciałem w tą. Pocisnąłem ostro w farmienie. Udało się odblokować Bloom Trapa, jeszcze go nie kupiłem. Nie rozumiem, dlaczego powinienem to w sumie już zrobić. To bardzo niedobrze w sumie, że go jeszcze nie kupiłem. O. Obu. Mi się... Aha, nie, dobrze, dobrze jest, okej, okay. Już mi się wydawało, że nie zadziałało, bo był za daleko, że postawił na tej ścieżce, a nie tutaj. Nie podoba mi się to. Dobra, ciśniemy, ciśniemy. Przyspieszamy sobie od razu. A co tam, nie ma na to czekać. Marketplace już prawie wszędzie mam, jeszcze jeden został. Powinno szybko pójść. Styki bomby, niestety nie udało się tutaj ogarnąć. Styki bomb nie udało się ogarnąć, właśnie, no. To następne ulepszenie 15 tysięcy, także no, zobaczymy, może się uda tak w sumie. Myślę, że pociśniemy tutaj sobie w ciebie. Pociśniemy w dolne, nie, w górne upgrade'y. Myślę, że to będzie ok. A jak coś, to jeszcze mamy ciebie tutaj wtedy. Ciebie zrobimy tak. I zrobimy większe te. O, super, większe kolce i jest git. Gituwa, podoba mi się. Przy tobie postawimy alchemika, żeby cię ulepszał. Żeby cię uleczał permanentnie. Ciśniemy, ciśniemy! 5000, kupimy sobie Rocket Storm. Myślę, że to jest dobry pomysł. Nie czuję się aż tak bezpieczny, żeby tego nie kupić. No madna, mada, to nie uda się, wystarczy nam. Która to jest w ogóle minuta podejścia? 13 minuta nagrania. Może dzisiaj sobie odpalimy luźną gierkę. A jeżeli tak, no zobaczymy, tylko tu da się nam dojść. Chociaż nie, czekaj, stop, Tomek, ogarnij się, ja pierdzielę. Nie masz tyle czasu, która jest godzina? 7 po już jest, dramat. No, nie ma czasu, dzisiaj króciutki odcinek będzie, ale postaram się jutro, dla was dzisiaj, dla mnie jutro, po pracy, jak najszybciej ogarnąć jakiś długi odcinek. Tym razem. No, myślę, że sajzaczka. Zobaczymy, jak tam pójdzie. Tak, myślę, że sajzaczka obowiązkowo. BFB. A, weźmy sobie to, odpalmy od razu. Super Monkey Pan. Łe, na luzie poszło. Bez problemu żadnego. No, bez przesady, nie zostawię was z odcinkiem 14-minutowym. To co, to nie. Odpalimy sobie jakąś na easy chyba. Tak myślę, albo zobaczmy, co jeszcze tu mamy. Ja miałem chyba stąd coś kupić, prawda? Tak, zwiększone zdobywanie expa. Myślę, że to jest bardzo, bardzo dobry pomysł. 8%. Zdecydowanie. A co tutaj? Coś dostaliśmy, prawda? Insta małpki jakieś, no spoko. W sumie to chyba może teraz z nich korzystałem. A czy ja tutaj mogę coś...
Hard, mam coś odblokowane. O, Magic, Only Magic ten. Nie, no, na hardzie to nie, bo za długo. Ale na easy, Primary Only. Spróbujmy. To może być ciekawe. Tylko małpki Primary. Więc no, dużego wyboru nie mamy. Ale myślę, że możemy zrobić tak, że postawimy sobie oczywiście standardowo Dark Małpkę 030. Myślę, że to na start jest obowiązkowa pozycja. Jest tu easy, także myślę, że niezależnie od tego, jakie małpki mamy do wyboru, nie stanowi to wyzwania dla nas, to bez przesady, to jest dalej easy, tak? To jest gra dla dzieci mimo wszystko, umówmy się, że to nie może być jakieś turbo trudne, tak? Ja w tą grę grałem tak jakieś 15 lat temu, jak nie lepiej. Oczywiście nie w szóstkę, tak? Ale no, te małpki primary to już wtedy były wszystkie. Weźmy sobie, w to pójdźmy, pod zamrażanie, pod zasięg o troszeczkę i pod obrażenia, myślę. I co? Myślę, że chcemy kupić... Właśnie. A jak ja sobie tu poradzę z... z grupami balonów sobie tym będę radził, z widzeniem kamo. Myślę, że będę musiał w dolne upgrade'y pójść, prawda? No, chyba tak. Weźmy sobie Gluganera na pewno. Tutaj go sobie postawmy, upgrade'y. Gluganer nie pozwala widzieć kamo, prawda? No, niestety nie. Stąd też... Ja pierdzielę. Dobra, to i tak będziemy musieli postawić. Stąd też nie było takiej opcji. Myślę, że w stronę tak zona będę szedł. Albo... Nie. Myślę, że... Jak byłem mniej mały, to bardzo lubiłem iść na tak shooterze w stronę... W stronę Ring of Fire. To było maksymalne wtedy ulepszenie. Nie było czegoś takiego jak Inferno Ring. I bardzo lubiłem iść pod San Avatara w Super Małpce. To były dwie moje ulubione wieżyczki. Myślę, że... No, tak zrobimy. Ciebie sobie ulepszymy. Ciebie sobie ulepszymy pod obrażenia czy podklejenie. Pod dolną ścieżkę, bo to jest tury. Do 40 tury. To bez sensu. Pod obrażenia sobie cię zrobimy. No. Tak zrobimy. Ciebie sobie tak zrobimy jeszcze. Tak. Ja, Ring of Fire niech będzie. Teraz tak, co my jeszcze chcemy? Chcemy ciebie na pewno, ale... Które ulepszenia? Górne czy dolne? Dolne Moab Press, to jest ciekawe w ogóle. Tylko, że no... Mamy cię bardzo nieulepszoną, niestety nie zdobędziemy tyle expa na tobie, żeby... Tak... No zobaczmy, może się nam uda. Pod ilość idziemy. Wow! O kurde. No trudno. Właśnie, zapomniałem o tych. O tych kamobalonikach, cholera jasna. Polecimy w to. Zaawansowane oko, eyesight, soczewka, oczna, coś takiego, nie wiem, w sumie nie potrafię tego dobrze przetłumaczyć. I pójdziemy, ciebie poulepszamy teraz. Ty już widzisz kamo, więc na pewno masę balonów chcemy przebijać potrójnym strzałem, bo to jest obowiązkowa małpka tutaj. No, bo żadna inna małpka... Ejku,
Myślę, chyba żadna inna małpka nie ma widzenia kamo tutaj. To nie jest w ogóle dobre. Znaczy to jest ciekawe, ale no koniecznie trzeba nią... To, no pod kamo balony to tylko mamy dar małpkę. Nie jest to kolorowe dla nas, nie wygląda to kolorowo. Jestem przyzwyczajony do jakiegoś zdejmowania kamo małpkami czy coś. A tutaj tego niestety nie będzie. Dobra, można przyspieszyć, myślę. Zaraz będzie triple shotik, o właśnie. O, to bije ten, balony z pancerzem, a to nie wiedziałem nawet. To ciebie sobie ulepszymy. Ciebie w tą stronę sobie ulepszymy. Myślę, że zrobimy w tą stronę czy w dół? W dół chyba, ale to nie starczy nam. Dobra, zaraz będzie znowu ten następny expiki. Zrobimy w tą stronę znowu. O! On zabraża kamo, ej. A to ciekawe. Tak powiem szczerze, że nie wiedziałem. Dobra, następny level, także mamy... A, na tobie mamy następny level. Fajnie. Dobra, niech będzie. W sumie wolałbym coś innego dokować, ale to jest jeszcze kupa czasu do tego, także... Także obojętnie. A, ciebie miałem. Idziemy w to. Co to nam daje? No, mocniejszy bumerang, obrażenia. Większe zadajecie wtedy. Ale to nie jest to ulepszenie, co ja powinienem teraz kliknąć. No, zdecydowanie. No dobra, więcej was sobie ciśniemy. O, to powinienem zrobić. I szybkostrzelność. O, i ciebie na strong bierzemy. Ciebie tak samo ulepszamy. I myślę, że co? Ciśniemy super małpki. Obowiązkowo. I później super monkey clap na jednej sobie palimy i będziemy mieli umiejkę, że wszystkie małpki, wszystkie dart małpki poniżej czwartego ulepszenia będą, to sobie ulepszymy oczywiście, poniżej czwartego ulepszenia będą się zmienią się w tą właśnie małpkę. Także genialne ogólnie ulepszenie, jeżeli gramy dart małpkami, a w tym momencie gramy, więc... O, a to już koniec. No to się nagrałem, no to poulepszałem, łohoho. Łohoho, to jest kurde z tym czasem. Kompletnie nie mamy czasu, jest dramat. Ja się z wami żegnam. Pamiętajcie o zostawieniu lajka, komentarza. Jak nie subskrybujecie, subskrypcji. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć.